Tak jest. Każdy ma prawo złożyć poprawkę. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze raz. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Kasprzyk podniósł dwa razy, za i przeciw. Ale on jest poza szczytem. Więc dlatego nie wiecie. To jest już dla mnie... Ale co, zaraz się Proszę kolegę Jerzego, żeby go tam spadł w ogóle, jak tam. Jurek, szturcz! Łącznie go nie mam, jak to nie ma się. Poprawka numer 2 pana Tadeusza Steckiego, żeby dopisać w punkcie Zielonej Sfery, dopisać punkt uporządkowanie terenów pomiędzy ulicą Spiską i Orawską. To punkt 7, przepraszam, to będzie? Ale to jest nie. Ja mówiłem o 2013 roku. Panie przewodniczący, w 2013 zrobione to wiadomo, nie będzie w 2014. Dokładnie. Może się okazać, że nawet tych pieniędzy nie będzie w tym roku, więc lepiej nie będzie. Proszę Państwa, mamy według wskazań dzielnicy, jeżeli chcecie zapisać. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Ja sobie. Nie? A kto jeszcze? A, przepraszam. Oj, dobrze. 16 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Mamy proszę. Poprawka została przyjęta. Poprawka numer 3 pana Jacka Bednarza do druku numer 4. Tytuł nie będę czytał, bo to jest nazwa uchwały. Załącznik numer 1. W punkcie 5 wykreślić oraz konserwacji ogrodzeń skwerów. W punkcie numer 3 dopisać oraz konserwacja ogrodzeń i słupków. W punkcie numer 5 dopisać z terenu zielonego zalewu bagna. No, w porządku. Ze szpitala z wody. Nie teraz zaszczy. A tak, świetna nicza. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Panie Tadeuszu, ja patrzę na Pana. Ale nie dam. Dziękuję. Też przeciw. Kto się wstrzymał? No, nie zdążyłem. Jakaś widzę partyjna dyscyplina, jakaś zmiana was? Zmiana was? Dwie osoby w jednym. Jakie wyniki? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Zaleczył pan frekwencję. Poprawka do druku numer 4 pani Barbary Orłowskiej załączniku. Wprowadza się następujące korekty dotyczące dzielenia sferów. W punkcie 1 dopisuje się zapis oraz ogródku wewnętrznych. To jest taka pomyłka była pisarska. Nie, to nie, to nie pomyłka. To wina Wasi, bo nie przepisało. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki numer 4? Dziękuję. Panie Basiu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja się robi? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, stwierdzam, rada przyjęła poprawkę. I poprawka numer 5 pana Jacka Młynarza, żeby w załączniku numer 1 w części dotyczącej zieleni i skweru w punkcie 3 przyjmuje się brzmienie
montaż, demontaż i wymiana ogrodzeń lodówka za dziennik. Wiem, że teraz będzie... Jak to ma się do tej poprawki? Wymiana to jest no. Ja może napisać, że to dobrze jest, dobrze jest, bo to są dwa różne rzeczy. Montaż, demontaż, montaż, demontaż i wymiana ogrodzeń. Ale nie, 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 dużo, że przyjmuje zmienia całkiem. Zmienia się poprawka, jest dalej idąca poprawka. Zmienia Państwo poprawkę, tylko na ten zapis, proszę Pana. Panie Przewodniczący, też może zmienić, tylko że dopisać to tym, ale już nie można zmieniać. Panie Przewodniczący, zostawię Pan szeregu, ale proszę Pana. Proszę Pana, czekam na poprawkę. Ale on jest młody, że się uczy. Czy to zmieni Wasze ostatnie zmiany? Proszę. Czy dopisać się do tego? Bo to się nagrywa, wypuszczają pana. Nie, ja nie mogę pan to wykorzystać. Ja to wziąłem. Bez tego to państwo by już całkiem... Proszę Państwa, dopisuje się słowo demontaż. W związku z tym pozostaje wtedy treść, którą przegłosowaliśmy w poprawce pana Jacka Bednarza. Panie Jacku, ale wymiana czy demontaż jest... Nie, Panie Marszałku, ja to jest sprawa nowa. Demontaż, demontaż jest całkowita likwidacja. Jest dobrze. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki, że dopisuje się słowo demontaż pana Jacka Bednarza? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. Mamy jakieś inne? Tak, w związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 4 wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pełen konsensus. Dziękuję Państwu bardzo do gorącej dyskusji. Rozumiem, że nie było też głosów przeciwko, żeby środki, które pozostają tym, jeżeli się uda wydrukować, bo tutaj jest firmy, które są drukowane, jest pora szczęśliwa, przeznaczamy te w tym roku na uporządkowanie skweru przy ulicy Mitery. Tak? Tak. W tegoroczne. Rozumiem, że... Ale ja chciałem powiedzieć, ja prosiłbym o uwagę. W tym roku lub przed uchwałą tej serii, przed uchwałą informowałem Państwa o pozostałych środkach jeszcze z bieżącego utrzymania w tym roku. I mówiłem, czy jest przed, na 13, czy jest przyzwolenie. Nie będę wracał potem do sprawy, tylko mówimy przy okazji zieleni. Ja muszę powiedzieć Sistoraska. Przepraszam, pan Minterwy, nową Minterwy z roku. Tyle, co mogliśmy. Ale twoje nie będzie dobre. No bo rynek podgórski idzie do kapitalnego remontu i nie przyjął do realizacji, jest przekazany plac budowy. Jest plac budowy przekazany. Ale nie zgłaszam. Inne, inne. Ale ten skwerek. Druk numer 5.